Na początek pytanie, jak tętno? 100 na 100, czy już powoli maleje? Pomału maleje, ale takie emocje to tylko w Skawinie. Pod sam koniec dogrywki podszedł pan do mnie i mówił, że jak w tym roku się nie uda awansować, to chyba pan rezygnuje z piłki. Chyba piłkarze posłuchali, strzelili bramkę zwycięską, no i jest w sumie największy sukces w historii klubu. No myślę, że tak, byłem troszkę zniesmaczony, ponieważ tam na górze wszyscy twierdzili, że wcześniej był faul, a jednak mimo wszystko po analizach wideo troszkę byliśmy skrzywdzeni w Limanowej, nie? Ale taka jest piłka. Chłopaki walczyli do końca, budowaliśmy tą drużynę 3 lata, jesteśmy w czwartej lidze. Co rok, jak nie wicelider, to czołówka. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, bo uważam, że pokonać Krakowie Hutnika w lidze, a teraz wygrać baraże, grając od 74 minuty w dziesiątkę. Pomału mi wiara traciła, ale wydawało mi się, że gra jest pod kontrolą. Ciężko będzie Limanowi strzelić bramkę. Ten stadion jednak leży nam. Straciliśmy tu mało bramek. Wiedzieliśmy, że jeżeli zagramy na swoim poziomie, to powinno być dobrze. Ja jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować moim przyjaciołom, bez których taki sukces nie byłby możliwy. I teraz w organizacji meczu, Centrum Kultury i Sportu, burmistrzowi i Tomkowi Stawowemu, bo muszę powiedzieć, wspierali nas w organizacji tego meczu. Dostałem takiego kopa trochę po tym awansie, że można zrobić fajną imprezę w Skawinie, bez chuligaństwa, bez wyzwisk. Przyjechała drużyna Limanowi, ugościliśmy ich dobrze. Jestem zadowolony, ale emocje dopiero opadają. W jakimś stopniu zaskoczeniem była też grupa ultrasów w Wiślanej Jaśkowice. Dotychczas faktem, że niewiele tych meczów widziałem, ale rzadko spotykana sytuacja, żeby mieć tak liczną grupę kibiców, to jeszcze dopingujących przez pełne 120 minut. Po meczu w Limanowej, gdzie pojechało 300 osób, sami zaproponowali, żeby się zorganizować. Pomogliśmy im, organizując różne megafony. Widać, że jest zapotrzebowanie na piłkę i trzeba to wykorzystać. Ale żeby iść do przodu, no to wiadomo, że potrzebne będą wzmocnienia i inna organizacja klubu. Duże wyzwania dla nas, dla radnych. Cieszę się, że byli, zobaczyli tą imprezę. Myślę, że Skawinę stać na to, żeby grać na dobrym poziomie w trzeciej lidze. Brakuje obiektów. Ja od początku mówię, chciałem inwestować, jako mam takich zapaleńców. Jesteśmy po rozmowach z Urzędem Miasta, jeżeli się dogadamy, to chcemy inwestować w obiekty sportowe przede wszystkim. Ale obiekty sportowe takie, które, do których nie trzeba dokładać. Trzeba to robić mądrze. Czyli jakiś hotel przy tym, jakieś zgrupowania, żeby można było robić zielone szkoły. Mamy pomysł na to, zobaczymy, jaka będzie wola włodarzy miasta. Teraz do nich pałeczka należy. Myśmy wykonali swoją pracę. Pokazaliśmy, że można zbudować klub od C-klasy systematyczną pracą i systematycznym takim wzmacnianiem drużyny, bo ta drużyna jest budowana od 3 lat. Bardzo mądrze. Jestem bardzo zadowolony z trenera, z zawodników. Na pewno łatwiej nam było, bo rodzina jest piłkarska, także troszkę zaczynaliśmy od zawodników Puszczy Niepołomice. I to przyniosło efekt. Budżetem na pewno byliśmy w 2.8, ale charakter pokazaliśmy na boisku, że można było odrobić 5 punktów do Krakowi i zdobyć 70 punktów w lidze. Dla mnie to jest szacunek za wykonaną robotę. Transfery teraz bardzo udane. Bardzo udane. Mateusz Krasucki, no każdy, który przyszedł, bramkarz Ropek. Maciek Palczewski też uratował nam parę punktów. No, każdy ma jakąś cegiełkę. Myślę, że nie będzie to zaprzepaszczone i że pójdziemy do przodu. Teraz chciałbym odpocząć tydzień i od następnego poniedziałku bierzemy się ostro do pracy, żeby ta trzecia liga 2 razy była w Skawinie. Po roku spadali. Jeżeli tylko będziemy myśleć, żeby grać, a nie będziemy mieli jakiejś wizji klubu. Panie Januszu, bardzo przepraszam, bo chłopaki pytają, co z tą krańcą morską, kiedy będziemy wyjeżdżać? W tym tygodniu mamy się szykować? Po mojej przyjeździe pogadamy. Dopiero, za tydzień, tak? Dobra, okej. W
każdym bądź razie, kiedyś zażartowałem, Maciek Wcisło mnie trzyma za słowo, bo mamy takie wyjazdy integracyjne do Krynicy Górskiej. Mówię, że jak awansujemy, to chyba pojedziemy do Morskiej. No i trzymają mnie za słowo. Nie wiem, czy uda mi się to zorganizować tak szczerze, ale oni wiedzą, że... Będziemy coś śledzić na bieżąco. Nie jest to konieczne. Konieczna teraz jest taka systematyczna praca, ale bardziej organizacyjnie. Na pewno będziemy potrzebować 3-4 wzmocnienia z tego, co rozglądaliśmy się po cichu, po rynku, ale nie chcieliśmy zapeszać. Tak jak mówię jeszcze raz, liczymy na pomoc włodarzy miasta. Dzisiaj pokazaliśmy jeszcze raz, że można tą imprezę zorganizować tak, żeby to było święto w mieście. Chcemy iść do przodu. Trzecia liga to początek. Tak, tak brzmiały te koszulki. Koszulek też było trochę zamówionych, wierzyliśmy w ten awans. On przyszedł, a teraz ciężka praca przed nami.